Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam, moi drodzy, na Speedruna 5.0. Zaczynałem z rankingu 1000, gramy na 5 minut. Myślę, że już wszystko tutaj działa, jeśli chodzi o dźwięk. Bardzo przepraszam za ten dźwięk, którego nie było w ostatnim odcinku, no ale już nie będę tego naprawiać. I obrana nowoczesna, witam wszystkich na czacie na żywo. I zagramy sobie C5, tutaj będziemy tego pionka atakować, oczywiście przeciwnik może zagrać tu goniec E3. Tutaj po wybiciu i wybiciu nie chciałbym tego grać i wybijać, bo to byłoby raczej fatalne, ale jest taki ruch jak skoczek C6. I ten ruch tutaj pokazuje, że chcemy tego pionka mocniej atakować. Są takie posunięcia jak hetman A5 z szachem. Jeszcze planuję zagrać tak. Przy okazji bronimy tutaj i hetmanem, a jeszcze chcę zagrać gońcem na G4. I właśnie to czynię. I w tym momencie atakuję tego skoczka, będę chciał wybić po prostu na D4. Słuchajcie, zdobywam pionka. No to zdobywam pionka. Biję tu. On zbija, zbijam tu. Figura więcej. Mega prosta pułapka. Gość prawie 2000. Czasem to jest bardzo proste, jak widać, co nie? Czasem to jest bardzo, bardzo proste. Okej. Tutaj widełki sprytnie, ale też chyba z tego wychodzę cało. Zbijam tu, on mi zbije hetmana, ja mu trzasnę jeszcze tam, chociaż nie muszę, mogę tu, on tu. Dobra, tego nie muszę, chociaż zbicie pionka może mieć sens, bo zawsze tutaj gońcem mogę dać szacha, w razie czego odbijam, on wejdzie tu. Ja królem, szach niegroźny, bo jest taki ruch, skoczek nie ucieka. Jest chyba takie posunięcie bardzo proste. Chociaż taki ruch nie będzie przyjemny, więc wydaje mi się, że zagram tak. Chodzi tylko o to, żeby ta wieża odbiła skoczka i będzie przewaga. No właśnie, on próbuje tutaj mnie załatwić, ale jest szach i chyba tu nawet mogę odbić. Więc też się to wszystko dobrze kalkuluje, chociaż może pionkiem. Też jest kuszące. Pionkiem też działa, bo skoczek nie ucieknie, a zawsze tutaj to wybije. Tutaj jest opcja dobra. No i wybijam i mamy dwie figury za wieżę w tym momencie. Działa to dobrze. Ok, jest B4. No dobra, to muszę tutaj w takim razie zagrać. On może wybić, tutaj jest bronione. I gramy chyba E5. Najprościej, żeby jeszcze wzmocnić tego gońca. Skoczkiem ucieknę sobie pewnie tak, 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 może tu na E7 przez... Nie, zaraz, bo skoczek tu, tu, chciałem na E6, ale się nie da. Dobra, skoczek H6 jest w porządku, zaraz go sobie poprawimy jak najbardziej. Może nawet królem sobie zejść tutaj, żeby nie było żadnych niespodzianek. Ja to sobie lubię królem zejść, żeby nie było jakichś tam szachów przypadkowych, związań i to będzie się na pewno dobrze trzymać. Tu nawet mogę zbić w sumie teraz. No zbiję tego pionka, dlaczego nie? Dwie figury zawierzę, to bardzo dużo. Jest to ogromna przewaga. No tak, on tu próbuje, gramy B6. Nie wpuszczamy żadnej wieży do akcji. Mogę tutaj na pewno wszystko sobie powymieniać. I wieża D8. Chętnie wymienię jedną wieżę. To nie problem. No dobra, no i teraz przestawiam sobie kolejną figurę na jeszcze lepszą pozycję. Na pole F6 sobie wejdziemy. Po prostu trzeba starać się te figury jak najwyżej wyprowadzać. On chce tutaj zbić to, ok. No zagramy tak. No może zbić, to ja tutaj zawsze się zasłaniam. Jest w porządku. Działa to dobrze. Ok. Tutaj to wymienimy. No bo ten koniec nie jest nam potrzebny. Skoczek na H5, na F4 sobie może stanąć bardzo, bardzo swobodnie. Na pewno już gramy sobie z rankingami wyższymi, więc też fajnie, fajnie sobie tutaj te partie mogą się już układać na takim trochę wyższym poziomie. Jest szach, tutaj sobie zagramy kolejny szach. Ok, no jakaś tam wieża D3 i będziemy sobie tutaj atakować. I cóż, w takich pozycjach na spokojnie. Mamy dużo czasu, może sobie przestawić pionka. Wszystko tutaj można zrobić. Dosłownie wszystko, na spokojnie. Może skoczek stoi dobrze, ale może tędy, tędy. Dlaczego by nie? Mamy na to czas. Może tu, może tu. Jak też jest za dużo opcji, to też niedobrze, ale no grunt, że mamy takie opcje, to jest ważne. Dobra, no zagramy tak i tak. A ten skoczek może pójdzie tu.
Myślę, że tu skoczek mimo wszystko pójdzie. Goniec na F4, spróbuję nawet wieżę wymienić, może jedną, po prostu będzie wtedy łatwiej. Okej, goniec tutaj, a już mogłem wymienić wieżę. No ale dobra, nieistotne, grając na 5 minut, tutaj też jest kwestia tego, żeby czas się zgadzał. No i skoczek C5. Nie wiem, co przeciwnik będzie tutaj robił. Ja mogę robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. No, na pewno moim planem jest wejście tutaj, jeżeli jedna z wież odejdzie z tej drugiej linii, a jeśli nie, no to nie wiem, taki ruch, może widełki. Okej, no to tutaj na pewno już teraz wymienimy, żeby było prościej. No i sobie wracamy, może tu, żeby zagrać tu. Dlaczego nie? O, podstawka, no dobra. Tutaj to chyba już się przeciwnik podda. Lecimy sobie dalej i kolejny przeciwnik, 1952, F4. No dobra, gambitowo próbujemy, ale jak ktoś gra F4, to ten gambit zna. Co? A tak można? A to mnie zaskoczył. Nie wiem, no to grajmy sobie w sposób logiczny, tak mi się wydaje. No i kolejny skoczek wychodzi. Ok, goniec, D5. Wszyscy chyba zadowoleni. I to teraz taki fajny ruch. Zagrajmy sobie tak. Jeżeli bicie, to zbiję skoczkiem, żeby nie wymieniać hetmanów. I też goniec na C5 będzie miał świetną placówkę i będę tam mógł przeszkadzać przeciwnikowi w zrobieniu roszady. Albo nawet jak on zrobi roszadę, to ja po prostu zagram tak. E3 i też goniec stoi świetnie, zroszuje króla, bezpieczeństwo, goniec F5, dokładnie. I z tempem mam zagranie jeszcze gońcem, co jest bardzo ważne, żeby zrobić szybko roszadę i nadążyć za rozwojem, za przeciwnikiem. No i okej. Dobry skoczek w centrum, tutaj po skoczek C3 czy skoczek D2, to znaczy po skoczek C3 można prawdopodobnie zbić, żeby zdwoić piony. Po skoczek D2 jest bicie z szachem, więc też odbijamy materiał. No to on tu jest trochę skrępowany, jak widać. Ok, wieża E8, też ustawimy sobie wieżę na fajnej, wolnej linii. Tu skoczek D2 teraz prawdopodobnie zagra przeciwnik. Tędy będziesz chciał mnie stąd wygonić. No mogę zagrać A5. Ale nie muszę. Wyprowadźmy kolejną figurę na G4. I tu będę atakował tego skoczka. Jeżeli H3, to osłabi się tutaj punkt. Gram tak, jeżeli tak, to skoczek na A5 i przejdę na C4. Coś w tym stylu. Ok, H3. No i tak też na to spojrzałem. Tylko, że jak zbiję, to on zbije hetmanem. Tak, jest dźwięk. Już pamiętam o dźwięku. Dzięki za komentarz. Odejdę tym gońcem na przykład tutaj z opcją zbicia. No to prawdopodobnie widzi. Ja tutaj naprawdę nie muszę się śpieszyć, może przestawić hetmana, potem wieżę, może A5 go skrobne, chociaż czekam na taki ruch, to skoczek wejdzie tutaj na lepszą pozycję, na C4. Ok, no hetman D7, tu niby chcę, ale to nie jest tak, że ja chcę tam coś zbić. On może zagrać G4, ja F6, on F5 sobie wrócę, mamy na to czas, stabilną pozycję, dobra. No to on chyba podstawia hetmana na C3 i hetman w pułapce. No mamy go, mamy gościa. Mamy gościa, słuchajcie, no i graliśmy sobie w sposób prosty i on popełnia błędy, a my wyprowadziliśmy sobie fajnie figury. O, znalazł odpowiedź, żeby nie stracić hetmana, bo tutaj hetman ucieknie. No to sprytnie, myślałem, że już hetman zdobyłem, ale figura, no to też jest ogromnie dużo. No i on odejdzie tutaj. Dokładnie. No to co, skoczek, tutaj to G4, F5 grozi, ale to tam też nic się nie dzieje. No to co, próbujemy wymieniać chyba, co? Teraz po prostu chcę zagrać G6, hetman atakował skoczkę oczywiście, próbuję wymienić. Figura więcej, to bardzo, bardzo, bardzo dużo. No tam oczywiście G6 za chwilę, też tego hetmana. Dziab, dziab. Ha, goniec na B2 jeszcze jest. Ale chwilunia, a jak zagram tu, to co mi zrobisz?
Tutaj oczywiście zagranie takie czy takie nie działa. Skoczek broni. Tutaj trzeba uważać na ewentualnego mata. Tu są jakieś takie prześwity, ale też chyba działa dobrze. Jeżeli tak, to goniec na D5. Jeżeli F6, no to mat. No to on też ma groźby. Nie, tu się bronimy bez problemu. No tak jak mówiłem, on tutaj próbuje mnie skrobnąć, ale to myślę, że po prostu F6. Po prostu F6 od razu z atakiem, z zatrzymaniem tego gońca. Ten ruch na pewno będzie chyba lepszy niż G6, bo tutaj od razu hetman musi się ruszyć i gość tracić po prostu tempo. I zagramy tak i działamy na tej stronie. No oczywiście hetman nie może wybić, bo skoczek. Takie rzeczy też są. Ok, bijemy gońcem, wieża bije, wieża tu. To mat. Dobra, mamy to, lecimy dalej. No i niech będzie ruch E4. C5. Skoczek F3 naturalnie. Zobaczymy, jaki wariant wybierze. Prawdopodobnie wariant Najdorfa, a ja spróbuję zagrać sobie C3 i D4. Ok. Pułapkę zostawimy. Goniec E2. Jeżeli zbije, to hetman A4. No i tutaj jest taki ruch jak D4. Jest bicie, bicie, jak tutaj to D5 i tam odbijamy figurę, ale taki wariant jest. Taki wariant jest i ciężko mi ocenić, czy to białe mają tutaj spoko, ale figura będzie figurą. Okej, nie zbił na E4, dobra, no to mamy tutaj przepchanie w takim układzie, no i szybka roszada. Wydaje mi się, że czarny też nie mają jakichś wielkich problemów, ale ten goniec został, trzeba było wyjść gońcem, drogi przeciwniku. Zagramy tak, bo jak skoczek zbije, to odbijamy, mamy zawsze C4, ale to jest chyba też normalka. No dobra, ustawię gońca sobie na pozycję atakującą i teraz zagram, no właśnie, H4 bardzo chcę zagrać, tylko tutaj teraz H4 nie mogę. Mogę też spróbować zagrać goniec C2, hetman D3 z atakiem matowym, ale z G6, wejdę tam. Może G3, H4, coś w tym stylu. No dobra, on tu próbuje szczęścia, idziemy H4 teraz. Taki ruch mi się narzuca, skoczek tu nie jest groźny, nic mi nie grozi, idziemy tu. Czy idziemy gońcem? Jak tak, to tak. Nie, idziemy skoczkiem. Jak zbiję, to zbiję po prostu gońcem. I będę miał silnego gońca. Okej. I w tym momencie bardzo się zastanawiam nad takim ruchem. On mi zbije, ja wlecę tam, on tak. Bicie, bicie, bicie. Zabraknie mi tempa. Spróbuję zagrać tak. Zbić nie może, bo jest mat. Jeszcze widzę coś takiego, że król G2, bo chodzi o to, że po takich zagraniach, a zobaczcie, on w ten sposób gra, a to ja wybijam po prostu. Zbił wieżą, ok. Zbił to wieżą i teraz tak, jak on mi zbije, to tam król sobie ucieknie. No dobra. Skoczek H3, nie podoba mi się za bardzo. F4 jeszcze chodzi mi po głowie, żeby tam odbić. Dobra, pierwsza myśl, najlepsza. Tak, o takim ruchu sobie tutaj myślałem. Jeżeli zbiję, to ja zbiję pionkiem i zobaczymy, co dalej. Tu musi być dobrze białymi. Więc podparcie tego skoczka myślę, że jest ok. Aha, on chce zagrać końcem tu i ten hetman będzie miał problemy. Ale zagram tak. Wracam. Jeżeli tutaj, to tutaj. Wymieniać hetmany chcę. Ok. Wymienimy te hetmany. F4 tutaj myślę, że jest dobre. I teraz chyba muszę to dziabnąć. Ten skoczek tutaj jest niebezpieczny. I wchodzę skoczkiem. Goniec C6. Tutaj, tutaj. No i na końcówkę trzeba się tutaj nastawić. Wieża B1 oczywiście, bo jakieś tam B4 grozi. I pytanie, co dalej? Bo ten goniec nie jest najlepszą figurą w tym wypadku. Może tak, tak. Dobra, zagrajmy na razie gońcem po prostu na E3, bo coś zagrać trzeba. Po wymianie, ok, ja wieża D1 już się nastawiam, jak on wymieni. Może tego oczywiście nie zrobić, nie powinien, ale się już nastawiam dosyć szybko. A właśnie, mam tutaj mniej czasu, muszę się streszczać. Myślę, że czarne teraz nie mają biedy, że tak powiem.
Właśnie, bo ten goniec też może się tutaj rozszaleć troszeczkę. Wieża D2. Okej, spróbuję coś tędy zrobić. Może goniec A5 zagra, to wie. To tutaj też za bardzo nie mogę. Tak. Dobra, zagramy tak, żeby mi nie wszedł ten goniec gdzieś tam. A jeszcze G4 mam i zbił tutaj. Okej, to bijemy tym. To w ogóle nie rozumiem w takim układzie. On mi dał teraz wolną linię. I tu zagrałeś? To tak. Przecież tu nic nie grozi. Ta wieża tu jest bezużyteczna. Kompletnie. Dobra, jakiś taki ruch tu zagramy, może tu, zobaczymy. Na razie łapimy po prostu trochę przestrzeni. Okej, zagramy tak, żeby wieża miała opcję zdwojenia się. Wieża H6 tu próbujesz pewnie. No dobra, idziemy tak. Co ta wieża tańczy tak? Masakra. Niech będzie tutaj ruch. I tutaj chcemy zagrać. No, wieża G8, ale ta wieża zrobiła rundkę. Tu i tu. Tak. Żeby ten król tędy mi nie uciekł. Czy on i tak tutaj miałby problem raczej, wieża zawsze wróci. Ale goniec też trzyma, dobra, to pole. Okej, to bijemy. No wiem. Muszę jedną wieżę wymienić, ale za to tego pionka skosiłem, który był bardzo nieprzyjemny. Tu się broni, idę królem. Tutaj wieża może, tu nie może, więc król mój swobodnie może ruszać. Okej, szach. Nie, szach tutaj. Tutaj biorę tego pionka. I z powrotem. Kolejny pionek wzięty. Okej, to idziemy królem. Chcę tutaj skubnąć. Może tak. Na wszelki wypadek po prostu zagramy sobie. Jeszcze jednego szacha mogę dać, bo tutaj to jest mat, ale on teraz pewnie to widzi. I może tu i tego pionka będę chciał skosić. Okej, skosimy go. I tu jest jakaś tam opcja. Tak i tak jest. Opcja mata. A, dobra, to tak. No dobra, ale coś za coś. Tu spróbujemy już wymienić. On nie chce. Do tego pionka się będzie chciał dobrać, ale to mam zawsze taki ruch. A nie, ja mogę to po prostu trzymać, zasuwać pionkiem. Idziemy do góry. Ten pionek już nie był raczej potrzebny, ale sprytnie gra. Gram tu, żeby nie było szacha. Chcę tak zagrać i gram od. A, tu jest jeszcze szach, dobra. Wracam. I tym pionkiem będę zasuwać teraz. No, może być szach, to ucieknę tędy. Nie, tu zagram wtedy. Mało się czasu robi. Podciągnę, tu atakujesz. Aj, nie widziałem tego! Czy ja muszę poświęcić teraz figurę? Zbiję tu, ja zagram tak. Wiecie co, chyba muszę. Już nie chcę. Podstawiłem to. Chyba nie mogę poświęcić figury. Kurczę, ale strasznie mi to nie jest. Dobra, poświęcam. Poświęcam, trudno. Poświęcam i aktywizuję króla na. Nie wziął. Przepraszam, że śmieję, ale nie wziął po prostu figury. No ja specjalnie ją podstawiłem, żeby królem podciągnąć. Sorry. Czasem po prostu przeciwnicy mnie zaskakują. No dobra, szukamy sobie nowego przeciwnika. 1954. No i lecimy z ruchem E4. Jest E5, skoczek na F3, może gambit, spróbujemy szkocki zagrać. Okej. Bicie, goniec na C4. Gambit szkocki jest dobry, taki do poziomu 2000, mniej więcej tam on potrafi dobrze zadziałać. No i D6 to jest miękki ruch, no i tutaj sobie spokojnie to wymienimy, mamy centrum. Mamy bardzo prostą grę. Ten ruch gońcem, no dobra, no to robimy roszadę, wymienimy sobie tutaj. Żadnej krzywdy nie ma. On uparcie, widzę, chce wszystko wymienić. No nie, no hetmanów nie mogę wymienić. Hetman na F6 raczej stać dobrze nie będzie. Może szach? Tak. Tak, to wtedy tu. Te pionki się poszarpią.
Zagramy tak, ja zagram w ten sposób, nie chcę wymieniać, on mógł to zrobić. Skoczek wyszedł, ok, no to skoczek C3 i skoczek D5, prosty plan. Ja już mam zrobioną roszadę, nie muszę się za bardzo tym przejmować, a on nie ma. Teraz pytanie, czy tutaj, on zbije tu. Chyba tak muszę jednak, po tym ruchu, już wtedy taki ruch wchodzi, bo tak, zbijam hetmanem, wchodzę, tak, dobra. Bo zbijam to hetmanem i będę atakował skoczka, więc będzie tutaj dobrze to wyglądać. Dobrze będzie się trzymać. Czasem jak król zagra, a no właśnie. Król zagrał sobie tutaj, no to goniec B3. Nawet pionka skubnąć za friko, dlaczego by nie? Chociaż jeszcze taki ruch grozi. Może tam jakieś nieprzyjemności będą, jak zbije tutaj, to na F7. No i ważne jest to, że my mamy bezpiecznego króla, a przeciwnik ma problem. No mogę wziąć pionkę za darmo. I w ogóle chyba tym się będę musiał zadowolić, tak mi się coś wydaje. Wymieniając hetmanę trochę mu uproszczę grę, ale pionek to pionek, no. Czy nie? Czy jeszcze sobie darować? No dobra. Tak, C4, bo jak tutaj, to tu. Dobra, nie upraszczamy. Szukam jeszcze lepszej opcji w takim układzie. C4. Jak bije, to goniec A4 i tutaj ma problem przeciwnik. Dobra, teraz nie ma problemu. Tak, muszę zagrać, zaatakować skoczka, ale tutaj też jest opcja wymiany jakiejś. No ale goniec by biało-polowe zostanie z hetmanem. O! No dobra, uciekaj stąd skoczku. Kurczę, ten skoczek wróci i będzie miał się dobrze. Muszę to wybić i zagrać tak. Teraz tak patrząc po tych ruchach, lepiej trzeba było tego pionka chyba brać. No ale to już takie gdybanie, bo tutaj się pojawiła dla niego jakaś tam opcja ciekawa. Okej, okay, hetman E2, jeżeli tu, to w sumie nic, będę musiał wrócić. Troszkę się pogubiłem. Hetman D1 w takim układzie. No, gonię C3, znaczy to nie jest przegrana białymi absolutnie, ale na pewno gdzieś tam można było coś lepiej docisnąć. Lepiej zagrać chociażby, no ale to już jest po herbacie, trzeba sobie radzić dalej. Goniec E3, coś w tym rodzaju, jakąś taktykę. No król w centrum. Można powiedzieć, że tutaj przeciwnik trochę się wygrzebał z tej pozy, ale nadal te jego figury nie są jakoś tak skoordynowane dobrze. Spróbuj, znaczy szukam plusów oczywiście dla siebie. Tutaj zagrywasz. No dobra, ja muszę tak, nie mam wyjścia, opcja zbicia. Jeżeli tu, to zbiję to wieżą, z uwagi na to, że po wymianie jeszcze hetman będzie groził zagraniem na A4. I to jest już mój plus. Tutaj już myślę, że jest wygrana pozycja w tym układzie. Myślę, że tutaj już jest bardzo, bardzo dobrze. Ok. Szacha widział. Szacha dał. I opcja hetman A7, bo jeżeli król D8, to hetman A7. Trochę szkoda, że moja wieża nie może za bardzo zagrać aktywnie. Muszę się pilnować. Hetman A7. No, król prawdopodobnie tutaj zagra. No i pytanie, czy wybić tu? No, a wybić, bo jak tutaj, to wtedy szach. A jak zbije hetman, to po prostu zbijam tu. To wieża musi ruszyć w jego przypadku teraz. No właśnie, a jak ja zagram tak? Zagrajmy. Hawierza C7. Szach tu. Nic nie ma. Wrócę. Dobra, szach. Przejdę tu. Szach. Nic nie ma, co? Będę musiał wrócić po prostu. No ale poczekam też na jego ruchy. W takim wypadku. I wracam na D5. Może teraz też ruch wieża B1 wchodzi w grę. Wieża B1, wieża B8. Muszę też uważać na to, że mój król nie ma zrobionego lufcika żadnego. Za bardzo też chyba dał szacha. No muszę tu, właśnie, takich rzeczy się trzeba trochę obawiać. Tutaj zagrałeś, to ja zbiję tu. Wieża B1 chyba. No dobra, różnopolowe gońce.
Różnopolowe gońce chyba muszą zadziałać. I wieża B1 z groźbami. Pionka tu podstawiłem. Właśnie podstawiłem pionka. W ogóle tego nie przemyślałem, ale teraz tak. Związanie może będzie dobre. Szach może nastąpić jeszcze. No właśnie, tu chyba nic nie ma. Właśnie tak patrzę, że wygląda to świetnie, ale tu nic nie widzę. W tym momencie. Okej. A, przeciwnikowi czas się kończy. I to gitara dla nas. No dobra. Czas też jest elementem gry. Lecimy dalej. Lecimy po 2000. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. Mamy 226. Ok, najwyższy ranking w tym momencie w tej serii. Dobra. Zagram mu ruch A6. Ciekawe, czy zagra D4, które teraz nie jest dobre właśnie dla białych. Z uwagi na to, że jest skoczek F6, mam takie tempo więcej, można powiedzieć. I posunięcie E5. Skoczek nie może na D5 wejść. Tutaj jest fajna poza, bo goniec też nie może mi zaatakować tutaj. Mogę zagrać goniec B4. Wygląda to też dobrze. I czujemy się w tym też bardzo dobrze. Goniec na C4, goniec na B4, próba wzięcia pionka. Dlaczego by nie? No to muszę zrobić też roszadę. Tam bicie było bez sensu. Teraz będzie z sensem. A, muszę tak. Teraz tak. No i teraz D6. No i właśnie te pionki niby odkryły króla, ale tu się nic złego nie dzieje. Absolutnie. Zawsze mam król G7. Zobaczcie, że goniec G3 nie gra. Mam opcję teraz zbicia i tutaj. Goniec E6. Dużo bardzo fajnych posunięć. Taki ruch może być zagrany, ale chyba tutaj mogę wziąć. Weźmie tego, ja tutaj. Pion więcej będzie, nie? Według mnie to się dobrze trzyma wszystko. Okej, goniec na D5. Może to i dobry ruch. Tak, zagramy. Spróbujemy walnąć go tędy. Znaczy najpierw tu. Jeżeli tu, to tym tu, tu i F5. Będziemy stali kapitalnie. Okej. No to tak zrobimy. Strzał. Strzał. I tak. To jest kompletnie wygrana pozycja strategicznie czarnymi. Kompletnie. To wam gwarantuję. Tylko wygrać to jeszcze trzeba. No ale plan chyba prosty. Hetman C7. Tu też mogę zagrać. W każdym momencie zagram. Ten goniec na H2 to tam kompletnie jest gońcem nieaktywnym. Mam też gońca na F5, wieża AC8. Hetman się chce tu wbić. Ok, tutaj skoczek też na goniec F5. Jeżeli hetman H5, to król G7. Nie boimy się i mamy zawsze tu gońca. Goniec pilnuje E4, no może F3. Ok. Może tak jak najbardziej zagrać przeciwnik. No wieża C8. Trzeba tutaj mocniej uderzyć w tego pionka. No król się schował. Jasne, goniec będzie chciał tędy przejść. Może tu? Spróbujemy tam się zaczaić. Czy to coś da w ogóle? On będzie musiał się zasłonić. Tak, i skoczek tutaj w ciemno chyba trzeba grać. Dobra. A no to w ciemno gram nawet tak, bo chodzi o to, że jak on zbije, to ja mam opcję taką. Tutaj. Znaczy tak, jeżeli on zbije, to ja zbiję najpierw pionkiem. Właśnie, bo nie tracę pionka, a uderzam w C2. Bo musiałbym się tym pionkiem na A6 zająć, a po co się męczyć? A tu uderzam w pionkę i go zdobywam. No czy gońcem, czy właśnie wieżą. Okej. Tu mogę też zbić pionkę z Afriko. Tak zrobimy. Skoczek się właduje tu albo tu. C4, istnieje ruch? No istnieje. Dobra, tu jakieś opcje są. Dobrze, chyba tak trzeba grać. Chyba tak trzeba grać. Wymienić go w tej wersji. Dobra. Wymieniamy go w tej wersji. No i różnopolowe gońce, ale pionków jest dużo.
Jeden więcej, no tak wizualnie wygląda na więcej. I teraz tu będziemy chyba musieli mocniej zaatakować. Aha, chwila, bo tutaj pada pionek. Policzmy to, czy to działa. Chyba tak, bo mocniej uderzam tutaj. No po tej wymianie tu muszę strzelić i tam jedynka będzie słaba. No wymiana hetmanów jak najbardziej. Tak. Tam róg grozi. I teraz tak, król tu. Tak, zagrałeś? Co ty na to, jak tu zagram i tu? Szacha możesz dać, no ale to ja królem sobie kicnę. Ten pionek tam groźny nie jest, zawsze on taki ruch, ale koniec F1. Tu? O tak. Co teraz? No dobra, tak. Mam taki ruch. Bronię tutaj całej diagonali. Grożę takim ruchem. No i zobaczcie też, że gość z rankingiem 226, to jest wysoki ranking oczywiście, po podstawią. Tu już wygrywam, bo jak tak zagra, to tu jest mat, a jeżeli tutaj, no to biorę tego gońca. Ok. Lecimy sobie dalej. Szukamy kolejnego przeciwnika. A może w końcu D4, tak ciągle te E4 graliśmy, gambit hetmański, obrona słowiańska póki co. Tak jest, skoczki wychodzą. Bicie. Dobra, w takich sytuacjach można grać oczywiście A4, ja bardzo lubię takie posunięcia. Lubię zadymkę, lubię oddawać pionki, nie wiem dlaczego, po prostu lubię. Tak, tu i tu. No i prawdopodobnie jest bicie. Przepraszam. A, no to tutaj to tak. Znaczy on teraz zbije, dokładnie, tak. I skoczek G5. Taki ruch chyba jest dobry, bo tutaj może wejść hetman na F3 z atakiem na F7 i atakiem tutaj. To się już nie dzieje. Wiem, że są takie ciekawe posunięcia. G6 i tutaj hetman na pole G4 bodajże. Jakieś opcje zbicia się szykują. No, już jakieś poświęcenia w głowie się ma. Może goniec E2 i F3 po prostu zobaczymy. Na pewno jest pionek mniej, centrum. Ten pionek też fajnie tutaj pilnuje. No, goniec na E7. Zawsze mam też H4, tu się dobrze pilnuje. Ewentualnie, no mówię, chyba tutaj trzeba zagrać roszadę, mieć w gotowości. H5 oczywiście może nastąpić, no to wtedy hetman F4. Goniec jak zagra na H6, to on zawsze H4 i ok. Teraz pytanie, czy ja mogę zbić tu. I hetman E7. No i nic nie mam. I nic nie widzę. Ale mam taki ruch. I nie pozwolę mu zrobić roszady. Tak zrobimy. Znaczy tak, on może mnie odpędzić, jasne, może zagrać też tak, ale nie, no to okej, no to ten goniec po prostu nie pozwala zrobić roszady. I teraz grozi takie zagranie. Chwila. Jeżeli on zagra tak, to mam strzałkę tutaj. Tu i po partii będzie. Łapeczka zastawiona. Przy okazji właśnie zostawiamy tutaj pole F8. Grozi wzięcie. Myślę, że jakiś taki ruch powinien zagrać przeciwnik. No to wtedy też wyprowadzimy. Może też wrócić, więc jeżeli wróci, no to zawsze mamy wymianę i król będzie zderoszowany, ale to jest taka roszada trochę na ratę, która nie musi być jakaś zła. No H4, H5, H6 bardzo się narzuca wtedy. Skoczek na E5 fajnie by zagrał, ale zawsze zostanie zdjęty. I to będzie ten ból, ale może tak i tak. Zobaczymy. Myślę, że czarne mają problemy w tej pozycji. Słuchajcie, mamy bitkę tutaj. Wygrywamy. Hop. Bo jeżeli on na przykład zagra tak, czy odejdzie hetmanem, czy cokolwiek, to ja mam po prostu bicie tu z szachem. Więc tu już wygrywam. Ale ładna miniaturka się pojawiła. Miniatureczka, słuchajcie. 14 posunięć. Z gościem 2,60 ponad. 2000 przekroczone, ok. No dobrze, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek.